To ja panu gratuluję pomysłu. To świetny pomysł. Jestem pod wrażeniem, że w Ciechanowie też może być grota solna. No i życzę, żeby ta działalność się udała w dalszym ciągu, żeby pan prowadził tą działalność. Myślę, że to jest bardzo, bardzo dobry pomysł. No dziękuję serdecznie. Chciałem szczerze podziękować, tak samo, że z środków unijnych mogłem skorzystać. Dzięki temu mogłem coś dla miasta Ciechanowa, dla naszych mieszkańców, po prostu coś ciekawego i coś z korzyścią dla nich, żeby to po prostu było do zdrowotnego, prawda? No nie trzeba jechać do Ciechocinka, tylko można przyjść na ulicę Wojska Polskiego, to jest numer jaki? 116. 116 i skorzystać z takich samych dobrodziejstw, jak jest Tężniak solny. No tym bardziej, że tutaj w tej chacie panuje taki mikroklimat morski, zbliżony do mikroklimatu morskiego, dlatego nawet już na samo morze nie musimy tak wybierać się, bo to są już koszty i daleko podróż, a tu jesteśmy na miejscu i jest, no naprawdę jest bardzo ciekawe, fajne miejsce, nie tylko pod względem zdrowotnym, ale również relaksacyjnym, że można sobie fajnie wypocząć w tym miejscu, bo jeszcze tutaj świadczymy usługi koloroterapii, muzykoterapii, także jest kącik dla dzieci do zabawy jest, także można tu naprawdę miło i fajnie spędzić czas. Czyli można przyjść również z dziećmi i to z takimi małymi dziećmi. Dokładnie, nawet maleństwami, dokładnie, bo to jest, jak ktoś wie, jak bardzo potrzebny jest jod dla naszego organizmu, dlatego powinno się po prostu korzystać z tego pomieszczenia. No właśnie, często wysyłamy swoje dzieci właśnie nad morze, żeby dawkę jodu im zapewnić, także można przyjechać tutaj właśnie do Ciechanowa, dokładnie, do pana i dokładnie też z tego samego skorzystać. Dokładnie, jak najbardziej. Tym bardziej, że mówię, tutaj w tym pomieszczeniu jest właśnie tężnia z witek brzozowych i wodospad i to jest płynno solanko z soli bocheńskiej i wonickiej. Dzięki temu tu w tym pomieszczeniu jest lekko wilgotne powietrze, także nie wysusza nam dróg oddechowych, nie wysuszają nam się drogi oddechowe, lekko nawilżają się, także tutaj naprawdę jest, no, jest lekko wilgotne powietrze. Tak, faktycznie czuć to w powietrzu i taki fajny taki zapach właśnie morski czuć. Także do tego muzyka. Widzę, że i wyposażenie już takie jest bardzo ładne, profesjonalne. Także myślę, że mieszkańcy Ciechanowa i nie tylko mieszkańcy Ciechanowa będą chcieli korzystać. Dokładnie, z tego. Dokładnie. No, mówię, no można komfortowo sobie na leżaczkach, prawda, fajnie wypocząć. Jest pan, ja nie wiem, czy pan wie w ogóle, ale jest pan jedną z prawie 600 osób, które z terenu powiatu ciechanowskiego właśnie za unijne środki otworzyły własną działalność gospodarczą. Ja wierzę, że może powolutku to będzie pan tworzył właśnie miejsca pracy, bo bycie przedsiębiorcą jest trudną sprawą. No, dokładnie. Ale myślę, że właśnie pan jest człowiekiem odważnym. I może pan stworzy w przyszłości właśnie miejsca pracy również tutaj. Bardzo bym tego chciał, żeby rozwinąć tą działalność w taki sposób właśnie, żeby nie tylko dla mnie, ale i dla innych osób były miejsca pracy.